Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, z uwagą przysłuchiwałem się całemu wystąpieniu Pana Premiera i ministrów, jak również Pana Prokuratora Generalnego i nachodzi mnie bardzo smutna konstatacja. Pierwsza jest taka, że wspaniale PR-owo wszystkie przemówienia były napisane, przygotowane i przećwiczone. Tego nie można zarzucić żadnemu z ministrów w Pana rządzie. Perfekcyjne, PR-owe przemówienia. Natomiast widać, że za tym PR-em stoi ogromna pogarda dla tych ludzi, którzy po prostu są naiwniakami, że nie sprawdzili, że wpłacili pieniądze, że chcieli mieć te 13%, jak tutaj mówił pan minister Rostowski, chcieli aż tak wysokich odsetek od własnych oszczędności, więc ogromną arogancję wykazali panowie podczas tych przemówień, jeżeli je przeanalizować pod kątem tych, jakich liczb używaliście, jakich danych. I wreszcie pan na przykład minister Gowin chciał to przekuć w ogóle w ogromny sukces, bo zapowiedział, że przecież nikt już nie będzie pozbawiony, parafrazując pana słowa, lokat Vambergold przez pana Michała P. nigdy więcej, no bo został doprowadzony przez oblicze wymiaru sprawiedliwości. Więc można w taki sposób pełny hipokryzji starać się przekuć to w sukces, natomiast jest to ogromna porażka tego rządu, ministrów, pana prokuratora, bo te informacje, które pan minister Rostowski podawał z ogromną skrupulatnością, kiedy to wezwanie było wysłane, upomnienie, kiedy nie było wesłane, przez kilka lat nie były w ogóle wysyłane, to szkoda, że tak skrupulatny pan nie był od roku 2009. Tej skrupulatności zabrakło i tej determinacji zabrakło. I zabrakło tego, o czym pan premier Donald Tusk mówi najczęściej. Przyzwoitości. Dziękuję uprzejmie.